Jaka jest najpopularniejsza moneta bulionowa w Polsce, którą warto kupić? Zadajcie sobie takie pytanie. No to dzisiaj i w kolejnych odcinkach postaram się na nie odpowiedzieć. Witam Was, Robert z tej strony, z kanału Finansowa Płotka. Zaczynam cykl nagrań, w którym powiem Wam, jaka według mnie jest najlepsza bulionowa moneta dostępna na rynku. Z kanału najpopularniejszych monet wskażę Wam, która według mnie jest warta uwagi i zakupu. Tak, żebyście na niej nie stracili. Zrobię to jednak porządnie. Z racji, że jestem inżynierem, będzie tabela i system punktowy, którym będziemy się kierować. Oceny będą od 1 do 10, gdzie 10 to ideał, a 1 to srebro, które trzeba omijać szerokim łukiem. Będą jednak sytuacje, w których kilka monet może zostać ocenione taką samą liczbą punktów. Będę brał pod uwagę monety jednouncjowe, no może poza pandą, którą warunkowo dopuścimy, i czystości srebra 999, czyli najczystsze. Będą to monety wbite w nieograniczonym nakładzie lub w milionach. Pod uwagę będzie brane 12 monet i każda będzie oceniana w następujących kategoriach. Rozpoznawalność, czyli jak w Polsce i na świecie jest moneta rozpoznawalna. Zabezpieczenie przed fałszerzami. Cena. I tutaj oczywiście czym mniejsza cena, tym lepiej, bo chcemy na moncie zarobić, a nie stracić. I rozpatrujemy ją, dodam, z perspektywy zwykłego surowca, czyli najtańszy metal. Kolejna kategoria to będzie dostępność, czyli jak łatwo monetę możemy kupić, nabyć w sklepie, innych portalach aukcyjnych, i łatwość sprzedania. Będę bazował na dostępnych porównywarkach cen, jak ta moneta, złoty ranking i spot price, oraz własnego zestawienia cen ze sklepów. Tutaj wspomnę, że poświęciłem na przeglądanie tych monet całą niedzielę, więc proszę, doceńcie to subem i lajkiem. Oczywiście, w kategoriach takich jak wygląd czy sprzedaż będę bazował na własnych doświadczeniach i kolegów zajmujących się inwestowaniem w srebro. W tabeli w kryterium rozpoznawalność będą brane pod uwagę takie czynniki jak od kiedy moneta jest produkowana, jak dużo się jej bije oraz kraj emitenta, który no niejako wzmacnia walor. Monety zostały wybrane pod kątem dostępności na rynku i zdaję sobie sprawę, że są jeszcze inne bite w dużych nakładach mogące wystąpić w tabeli, ale i tak zebrało nam się 12 sztuk, a celem jest nagranie filmu przedstawiającego, dlaczego akurat te monety mają być, więc mi się wydaje, że to są takie monety najpopularniejsze obecnie w Polsce i na świecie. Możecie mieć oczywiście inne zdanie i doświadczenia, ale uważam, że wnioski w przybliżeniu będziecie mieć podobne. Analizę zaczynam 15 stycznia 2023 roku i z tego dnia będą brane ceny wszystkich monet użyte w zestawieniu. Dodam, że sytuacja na rynku jest dynamiczna i parametry z czasem niektórych monet mogą się zmienić, aczkolwiek uważam, że 2023 rok nie przyniesie aż takich zmian, więc tabela na ten rok i podejrzewam, że kolejny będzie aktualna. Podsumowując, będzie 12 odcinków, każdy odcinek będzie poświęcony innej monecie, a ostatni odcinek będzie nieco dłuższy z podsumowaniem całej tabeli. Zapraszam do oglądania i zaczynamy w kolejności alfabetycznej. Amerykański orzeł. Rewers prezentowanej srebrnej monety inwestycyjnej przedstawia postać kobiety, będącej uosobieniem wolności. Amerykańską Liberty. Przedstawiona została w szacie w kolorach amerykańskiej flagi narodowej. Trzyma w dłoni gałązkę oliwną, która na całym świecie kojarzy się z pokojem. Jest znakiem pokoju. Nowy awers monety wybijanej od 2021 roku przedstawia zmodyfikowany wizerunek orła. Dotychczasowy symbol znany z pieczęci prezydenta USA zastąpiony został wizerunkiem lądującego ptaka trzymającego w szponach gałąź, budulec domowego ogniska. W 2021 roku moneta dostała nowy wzór, pojawił się nowy orzeł zastępując starego, natomiast Liberty została lekko odświeżona. W 2021 roku
Mamy i stary wizerunek, i nowy, ale już od 2022 tylko dostaniemy nowy wizerunek. Czy wizerunek się zmienił na lepsze? Zobaczymy. A teraz zaglądamy do naszej tabeli. Pierwszy podpunkt. Rozpoznawalność. Czym się kierowałem, przyznając punkty? Powiem wam, że szacuje się, że Srebrnego Orła sprzedało się do tej pory ponad 375 milionów jednouncjówek. I czyni to amerykańskiego orła jedną z najchętniej kupowanych monet bulionowych w XXI wieku. Plusem też tej monety, jeśli mówimy o rozpoznawalności, jest długa historia bicia, bo od 1986, można powiedzieć, bo w 5 były jakieś tam próby, ale od 86 pierwsze bicia mamy. No i co z rozpoznawalnością? No cała potęga gospodarcza, jak i militarna, cały PR, które stworzyło USA wokół swojego kraju, a co za tym idzie i monetą, no też robi swoje, tak? Tutaj Hollywood nam przemyca podświadomie, a czasami już no bezpośrednio i natarczywie, jaka to Ameryka jest wielka i dlaczego warto mieć jedną uncjową srebrną monetę. Tak czy inaczej, moneta jest na świecie bardzo dobrze rozpoznawalna i z czystym sumieniem ode mnie dostaje 10 punktów. Idziemy dalej. Zabezpieczenie. Jak moneta jest chroniona? Samo to, że moneta ma określoną wagę, grubość, średnicę czy też wygląd rantu, jest po części ochroną. Ilość detali na monecie jest też bardzo ważna, a tutaj amerykański orzeł może pochwalić się no naprawdę drobiazgowymi detalami. Moim zdaniem no punkt odjąłem za nowego orła, bo wydaje mi się, że poprzedni miał więcej detali i bardziej był dopracowany niż ten, który jest obecnie. Bardzo ciekawy komunikat odnośnie amerykańskiego orła przeczytałem na jednej ze stron dostawców. W 2021 roku amerykański orzeł, srebrna moneta uncjowa, zostały przeprojektowane, wyposażone w najnowocześniejsze zabezpieczenia, które mają niejako trzy poziomy zaawansowania. Pierwszy rodzaj zabezpieczeń ma ułatwić handel i będzie widoczny dla każdego. Drugi będzie mogła zidentyfikować jedynie branża specjalistów, natomiast trzeci będzie możliwy do zweryfikowania wyłącznie przez mennicę i uwaga, Secret Service. Dwa pierwsze zabezpieczenia są niezwykle trudne do odtworzenia dla fałszerzy, natomiast trzecie w ogóle nikt nie wie, jakie to zabezpieczenie jest. Odnośnie zabezpieczeń, to należy dodać, że monetę można sprawdzić w aplikacji Pinkcoin, co daje do mojego zestawienia dodatkowy punkcik, bo nie każdą można. Więc podsumowując zabezpieczenia, ja oceniam tą monetę na 9 punktów. Dałbym 10, ale no inne monety mają, można powiedzieć, lepsze zabezpieczenia, bardziej weryfikowalne przez zwykłych nabywców, nie jakieś ultrafiolety i tak dalej, ale o tym już będę przy innych monetach mówił. Kolejny punkt, czyli ceny. No i tutaj już schodzimy na ziemię. Jak na początku były dziewiątki, dziesiątki, to tutaj rozpatrujemy walor z perspektywy samego surowca w nim zawartego, a cena naprawdę nam odjeżdża. No w porównaniu do innych monet, no to no wygląda to źle, co tutaj dużo mówić. Jeśli patrzymy jak z perspektywy kruszca na monetę, no to nie jest atrakcyjną monetą orzeł amerykański. Porównałem ceny oraz z innymi monetami zestawionymi w tabeli i przyznałem punkty od 10 dla najtańszej do 5 dla najdroższej. Orzeł dostał 6 punktów. No i tutaj nie będę już się znęcał nad nim. Przechodzimy do wyglądu. I tutaj w komentarzach może być prawdziwa burza, bo każdy ma inny gust i ocenia indywidualnie daną monetę. Ja, żeby nie być zbytnio stronniczym, zrobiłem małą ankietę, jakiś research wśród znajomych zbierających monety i zebrałem kilka opinii, na których
na którym sporządziłem moją ocenę. Nie będę przedłużał. Według mnie orzeł zasługuje na 8. I to wcale nie z punktu widzenia na wizerunek samego orła, no ale na cały wygrzyn monety, dopracowanie i tak dalej. Może by było więcej, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to troszkę mi ten orzeł odstrasza grafika. Ale detali mamy naprawdę dużo, dość skomplikowane. Także 8 moim zdaniem zasłużona. Chociaż byłaby na pewno 9, jakby nie zmiana tego orła. Kolejny. Dostępność. No tutaj rozpoznawalność idzie z dostępnością. Ludzie chcą kupować tą monetę na całym świecie, więc ona jest również dostępna u dealerów. Jak punktowałem dostępność? Zrobiłem zestawienie, w ilu sklepach monety są dostępne i od największej dostępności do najmniejszej przyznawałem punkty. No i to tutaj dużo mówić. No, amerykański orzeł dostał 10 punktów. Znalazłem go w 24 sklepach, a to nie było łatwe, bo do każdego sklepu trzeba wejść, bo pomimo, że powiedzmy mamy w jakichś aplikacjach czy zestawieniach, że moneta jest dostępna, wchodzimy na stronę sklepu, a tej monety nie ma. Więc no, przewertowałem to, 24 sklepy mi potwierdziły, że mają tą monetę i to jest jak na polskie warunki bardzo, bardzo dobre. Na polskie i nie tylko polskie, bo w zagranicznych sklepach też sprawdzałem. Także mamy 10 punktów. Kolejny w tabeli mamy łatwość sprzedania. Tutaj znowu dostępność nie idzie już w parze z łatwością sprzedania. O ile amerykański orzeł jest łatwo dostępny, to moim zdaniem ze sprzedażą już nie jest tak łatwo. I tutaj podkreślę, jeśli mówimy o jakiejś cenie nas zadowalającej, bo oczywiście można sprzedać go dużo taniej, no ale chyba to nie o to chodzi. Jeśli mówimy o jednej monecie, to nie ma problemu, naprawdę można ją łatwo sprzedać, ale już jak chcemy sprzedać tubę, czy dwie, czy masterboxa, by ktoś chciał sprzedać w dobrej cenie, to naprawdę na polskim rynku dość trudno jest znaleźć kupca na te monety. Każdy, jeśli patrzy z perspektywy bulionu, to po prostu woli sobie tańszy bulion kupić, a amerykańskiego orła sobie kupi tubę lub kilka sztuk i traktuje go raczej jako ciekawostkę niż jakiś walor inwestycyjny dość mocny. Dlatego przyznaję amerykańskiemu orłowi 7. Łączna nota tej monety 8,3. No zobaczymy, jak wypadła na tle innych monet. Zapraszam do śledzenia. Za tydzień będzie kolejna moneta. Sprawdzamy, co mamy. Arka Noego. Także napiszcie koniecznie, co wy o tym myślicie i podzielcie się, no bo jestem tutaj gotowy na krytykę, że gdzieś może nie doszacowałem, gdzieś przeszacowałem, ale pamiętajcie, że to jest moje zestawienie według moich doświadczeń, teraz 10 czy 12-letnich i dostępności monet, walorów, ile walor jest na rynku i tak dalej, i tak dalej. Występnie wam powiedziałem, czym się kierowałem. Nie, ta tabela nie musi być tabelą, z którą się wszyscy zgodzą, ale na pewno wielu osobom pomoże w zakupie najlepszej bulionowej monety w Polsce. Tyle na dzisiaj. Siema, cześć.